Więc dobrze, teraz porozmawiamy sobie o czym, czyli o tym, co mnie bardzo ciekawi, o konsoli PlayStation 5. Czy warto ją kupić, czy nie warto ją kupić, czy się podoba, czy się nie podoba. Właśnie teraz ocenimy. Na Eurogamer.pl pojawił się artykuł sprzedwczoraj, bo tam premiera była, wiadomo. I teraz tak, tutaj jest oczywiście cała debata na ten temat, w sieci w ogóle pojawiły się debaty, czy ta konsola się podoba, czy ta konsola się nie podoba, jaka będzie cena tej konsoli, jak to wszystko się będzie miało i tak dalej. Dla mnie, ja sam posiadam osobiście konsolę PS4 i najważniejszą rzeczą, naprawdę najważniejszą rzeczą, jaka jest dla mnie w tym danym momencie, jest to, czy konsola PS5 będzie kompatybilna z grami z PS4. Dlaczego? Zaraz wam to wytłumaczę, bo przez tyle lat nazbierało się mi tych gier po prostu takiej ilości, że ja teraz nie jestem w stanie, no już nawet nie pamiętam, jakie tam są gry. Wiecie, z tych promocji na PlayStation Store, z konta premium, że gry są włączone, przypisane do konta, tylko trzeba sobie abonament wykupić i w tym momencie gra się odpala. I tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. Tak kiedyś policzyłem, to jest ich 70, 60. Z tego wszystkiego mam jedną grę na płycie. No teraz już niedługo będę miał dwie. Moją grą płytową jest to The Last of Us 1 z tym rozszerzeniem. I teraz przyjdzie mi w czasie premiery. 19 jest premiera. The Last of Us 2. No. I co tutaj panowie powiedzieli? Tą kompatybilnością wsteczną. Będzie, proszę państwa. Będzie i jeszcze raz będzie, także hura. Ja się tu muszę napić, bo coś mnie gadło. Teraz posłuchajcie. Jeżeli chodzi o liczbę gier działających w ramach techniki wstecznej kompatybilności, to Sony zapewnia, że PS5 uruchomi około 100 tytułów gier z PS4. W momencie premiery producent bierze ponoć pod uwagę najpopularniejsze tytuły wśród użytkowników. Dobra, kliknijmy sobie to 100 gier. Czy co tu będzie? Nie, to jest tylko taki króciutki opis tego, ale można to sobie znaleźć. I tak, teraz wszyscy mówili, że konsola PS5 będzie wolniejsza od konsoli Microsoftu i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu tutaj dochodzimy do pewnego momentu, że usłudze Xbox Live, tak to się nazywa? Tak to się nazywa. Wszystkie gry są dostępne na wszystkie platformy, jakie się tylko ma. I teraz tak pytanie. Jeżeli mamy już peceta, prawda? Tak się oprzyjmy na tym na razie. To po co nam jest potrzebna konsola Microsoftu? Jeżeli mamy gry dostępne na peceta, podpinamy sobie pada pod, lub jeżeli mamy pada bezprzewodowego Xboxa pod komputer, włączamy sobie, puszczamy sobie sygnał z karty graficznej na telewizor i tyle, nie? I teraz co jest od... czy jest lepsze, czy nie? Jedno pytanie. Kto co woli? Teraz to podejdźcie do tego, kto co woli. Na przykład Sony będzie miało swoje ekskluzywy. I teraz ekskluzywami, które na początku tej konsoli będą, jest to tak zwane, będzie tak. Spider-Man. Możemy go sobie kawałek zobaczyć. Zobaczmy sobie kawałek Spidusia. Czyli słynna gra ze Spider-Manem Marvela. Osobiście ja tak już chyba za stary jestem na takie tytuły, ale jednak tytuł jest naprawdę dobry. Ja to trochę przyciszę. Także zobaczmy, jak to ma wyglądać na tej słynnej PS5. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this.
No, także jak widzimy, Spidermanek, jak zawsze w klasie i w cenie na pewno będzie. Jest to jeden z tytułów. Poza tym mamy oczywiście Gran Turismo 5, który jest po prostu tak śliczną grą, że to w ogóle Gran Turismo samo w sobie jest grą, która no jest klasą wyścigówek, chociaż to ostatni sport, można było powiedzieć, brakuje mi w Gran Turismo właśnie tego starego klimatu, bo te wyścigi po torach to mi tak, wiecie, nie bardzo podchodziły, nie? Dobra, zobaczmy sobie to słynne Gran Turismo. Sony Studio. Takie, rozumiecie, taki stary klimat jak miało... jak miał jeszcze Need for Speed. Ten stary taki, nie bardzo stary, tylko z tych starszych. Pierwsze Gran Turismo. No, także widzieliście Gran Turismo w pełnej klasie i to jest właśnie to Gran Turismo 7, które będzie można się w końcu pościgać nie tylko po torze, ale również pojeździć gdzie? W krzaczorach w różnych innych miejscach. Dobra, ja sobie tu pozamykam ze strony, bo zaraz jest z nimi pogodowy. Ratchet & Clank, najlepsza chyba gierka taka, taka z jajem zrobiona jeszcze. Gdzieś tam chodziły pogłosy, że ma być Beyond Good and Evil 2. Nie mam pojęcia, na jakie platformy to miało być, ale chyba na peceta. Ale Ratchet & Clank, oczywiście, oglądamy Ratchet & Clanka. 2. Are collapsing on one another. If we cannot get to... get to... Right, the ship. I mean, we can't be that far. I have it in my sight. They have found us, Ratchet. How do I steer this thing? Ask nicely. Slow down, please. Dad's not listening. Dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Great! Where are we? Beats me. Ratchet, we are too late. Ratchet? Who? No, także widzicie, Ratchet & Clank, następna część oczywiście, piękna gierka. Zwróć uwagę na grafikę w tych grach. No, ona jest na razie, nie robi w dzisiejszych czasach tak to mówi, efektu wow. Ale zaraz dojdziemy do, dlaczego o tym wspominam. No i oczywiście Horizon Zero Dawn. Wiadomo,
Forbidden West. Pewnie potem dwójka, trójka i tak dalej. Dobra, oglądam. A bierzcie jeszcze pod uwagę, że to jest wszystko materiał z YouTube'a, czyli to zupełnie inaczej wygląda w potężnych rozdzielczościach na dobrej jakości telewizorze. Horizon Zero Dawn na PS4 robił potężne wrażenie, naprawdę, dla mnie. Najlepsza grafika, jaką widziałem w grach. Gra robi wrażenie, nie? Gra naprawdę robi wrażenie, powiem, ono było nie dużo gorsze na PS4. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A jeszcze Godfall ma być, tylko tutaj coś do końca nie ma pewności. Jacyś Outriders. Tego Godfalla sobie jeszcze zobaczymy. Tylko tak wam powiem szczerze, w ogóle się tą grą Godfalls, tak? Jak to się czyta? Godfall. Też jedna z bardziej oczekiwanych, jak to się mówi, gier. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale to upadek bogów. No, także to jest jedna z następnych gier. Jest jeszcze jedna gra, którą wam tutaj zobaczymy sobie. I Outriders. To już w ogóle nie jest. 18. O, to po polsku. Run,
Wybudziliśmy się z jednego koszmaru prosto w kolejny. Nie na naszej konającej ziemi, ale w znacznie gorszym miejscu. Square Enix, People Can Fly. Szansą na nowy dom. Ale to, co znaleźliśmy, nie ocaliło ludzkości, tylko ją pochłonęło. Przebudzenie nas zmieniło. Wyzwolona w nas anomalia płonie prawdziwą mocą. Niepohamowaną mocą. Enoch ograbił nas z człowieczeństwa, ale dał nam znacznie więcej. Każdy krok oddala nas od tego, kim byliśmy i przybliża do tego, czym musimy się stać. Outer Riders. No, nie? Też będzie dobre? Coś ciekawego. Muszę się dowiedzieć, o czym ta gra jest dokładnie, bo tak w sumie to nie wiem. No i oczywiście Watch Dogs Legion. I tutaj oczywiście The Last of Us 2. Tego wam nie pokażę, tego wam zaprezentuję tą grę już po 19, czyli przyjdzie do mnie 19, to jest piątek. Premiera, sobota 21, koło 22, 23. Także sobie zobaczycie. Następna gra God and Monster i potem Dead Standing, no to oczywiście wiemy. I tu już są potem gry z PS4, czyli Dead Standing, wiadomo. Skoro Villion. To już wszystko PS4. Kompatybilne PS4, żebyście widzieli. Oczywiście Cyberpunk, nie? I tak dalej. Około jest tych gier około 100, także to jest wszystko kompatybilne, ma być z PS5, nie? Te tytuły te pierwsze. Tutaj ten tytuł Godfall i te wcześniejsze, które wam pokazywałem, czyli rozszerzone GTA 5, Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet Clank. To będą tylko tytuły na PS5. I teraz tak, wracamy do tego. Gdzieś tutaj była specyfikacja tego pięknego sprzętu. Tak, wszyscy teraz w internecie jest wielka wrzawa, a bo to jest słabsze od Xboxa, bo Xbox jest mocniejszy od tego. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi w konsoli, przynajmniej dla mnie, o co chodzi w konsoli. Dla mnie konsola wygląda tak, że mam ją postawić sobie na półce. Nie mam zupełnie mieć pojęcia, co w niej jest w środku. Nie interesuje mnie. To jest dla mnie pudełko, prawda? Idę do sklepu, kupuję sobie konsolę do gier. Stawiam na półce. Za jakieś tam pieniądze, nieważne czy to jest PlayStation, czy to jest Xbox, stawiam i ma mi po prostu to płynnie chodzić i mają być na to zrobione piękne gry. A którą sobie wybieram firmę do gierania? Zależy już tylko ode mnie, w co sobie chcę pograć. W tym momencie Sony ma, niestety, ale ma i zawsze miało, i będzie miało lepsze ekskluzywy. No i tutaj nie ma, po prostu nie ma żadnego gadania. Także pomijamy już w ogóle specyfikacje techniczne, czy to jest szybsze, czy tamto jest szybsze, czy to jest lepsze, czy tamto jest lepsze, czy to ma tyle rdzeni, czy tamto ma tyle rdzeni. Nie interesuje mnie to w żaden sposób. Jedynym mankamentem technicznym, który mnie interesuje i on jest tutaj, to jest to, że będą sprzedawane dwie wersje konsoli. Jedna na pewno będzie droższa, będzie z czytnikiem Blu-ray, to jest ta, widzicie,
ma czytnik. A druga pewnie będzie tańsza i tylko do cyfrowej edycji, czyli wszystko będziecie mieć na dysku, jest ta. Nie ma tego tutaj. To jest ta różnica. Którą wersję ja bym wybrał? Ja bym osobiście chciał z tą czytnikiem. Dlaczego? Ponieważ nie mam wielu płyt, ale mam. Lub planuję mieć. Lub planuję kupić starsze tytuły z czwórki, na, jeżeli kupię kiedyś tam piątkę i chcę zagrać na piątce. I mieć te płyty. Na wieki wieków, amen, jak to się mówi. Kompatybilność jest umówiona, wygląd konsoli jest umówiony, a czy wygląd, różnice pomiędzy sprzętowością dwóch typów konsol omówiony. Wygląd. Czy ta konsola mi się podoba? No, widzieliście tę tapetę, wygląda tak siedzący kot. Tutaj to już całkiem, jeszcze tutaj oczka dorobić, o tak, pyk, pyk, nosek, tutaj mordka i kot, nie? To uszy tego. Czy się podoba? O gustach się nie dyskutuje. Martwi mnie tylko ten biały kolor, czy on mnie martwi? No, nie martwi mnie, bo jednak już jest taki szary, to może mniej go będzie widać niż w mojej czarnej wersji konsoli, która no, ma miejsca, gdzie jest biała, zwłaszcza tam, gdzie są wiatraki, to jest biała. Znaczy biała, zbielała. Wiecie, odkurzył, nie? Wiem, że to się czyści, czyszczy, uwierzcie mi. Co do pada, mam mieć jakieś nowości, innowacje w wibracjach, to się będzie nazywało wibracje haptyczne. Czyli będą to super precyzyjne, będą oddziaływać na was tak, że po prostu jeżeli by tam był film o zabawach dorosłych osób, to po prostu byście normalnie chyba, nie wiem, po suficie chodzili, no. Tak to jest mniej więcej zrozumiałem z tych wszystkich achów, ochów i w ogóle wowów w sieci, nie? Nieważne. Będzie pad, będzie granie. Mam mieć jeszcze do tego wbudowany mikrofon i pojemniejszą baterię. Chwała za baterię, mikrofon. Chwała za mikrofon, może być, nie ma problemu, bo teraz żeby zagrać z kimś, jeżeli ktoś grał w online gry na PS-ie, musiał mieć na tkurze odpowiednie słuchawki, to już jest mikrofonem odpowiednim i odpowiednim wtykiem, żeby się podpiąć do kogo kontrolera. Teraz powiedzmy, że może to być ominięte. No i oczywiście całe oprogramowanie, które jest w środku, bo powiem wam, że u mnie konsola nie służy tylko do grania, robi też, po prostu jest podpięta pod ten, robi jakieś centrum multimedialne. Czyli Netflix, HBO, wszystkie te, wszystkie serwisy, które tam są, działają, nie ma problemu z oglądaniem. No i w Playu 5 czasami są problemy z wydajnością, no ale jednak PS4 ma parę lat, ale PS5, no jednak to będzie nówka, także. I to jest centrum też między innymi multimedialne, nie? Dla mnie. Filmy na Blu-rayu, na DVD, nie ma problemu, wkładam, jedzie, oglądam, koniec. Dobra, cena. Czy wysoka cena jest na przykład tutaj, jeszcze nie znamy dokładnej ceny. Mam nadzieję, że w Polsce... Tak, tutaj pisze, w Polsce wraz z podatkiem VAT cena może osiągnąć poziom 2,5 tysiąca złotych. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Za sprzęt, który jest kombajnem multimedialnym. Ja mówię o obydwu konsolach w tym momencie, nie tylko Playu, głównie mówię o cenie z Playa, bo nie wiem ile będzie z Xboxa. Xbox, szczerze wam powiem, nie interesuje mnie za bardzo, nie wiem dlaczego, po prostu, bo nie wiem. Ale Play, nie? Mówimy o cenie z Playa. 2,5 tysiąca złotych. I teraz jeżeli ktoś ma tablet, laptop zwykły taki do internetu, do wygody użytkowania i potrzebuje coś w domu do grania i jako centrum multimedialne do oglądania filmów na dużych ekranach, do dużych rozdzielczości. Czy to jest wysoka cena? Biorąc pod uwagę ceny teraz sprzętu, no wydaje mi się, że za 2,5 tysiąca złotych. Czy złożymy teraz taki komputer? No, przedtem się jeszcze dało wymienić platformę bez grafiki, ale powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli to ma tak potworną wydajność, bo tu nie, tutaj nie chodzi co jest w środku, tylko chodzi o to jak to jest zoptymalizowane. Co to ma za kartę graficzną? No jednak musimy dojść do tego. GPU, autorski RDNA 2 z przytomą obsługą ray trackingu. 8-rdzeniowy Zen 2, 3,5 GHz. Pamięć, 16 GB GDDR6. No myślę, że teraz w tych czasach kupić kartę graficzną, płytę główną, procesor, RAM, obudowę, dobry zasilacz i dysk twardy, no jest problem. I to duży, naprawdę duży. Naprawdę duży. Dobra, także cena około 2,5 tysiąca złotych, może będzie taniej, może będzie drożej, to się jeszcze okaże. W naszym pięknym państwie nigdy nie wiadomo jak to będzie działało. Także podsumowując. Czy ja kupię konsolę PS5?
Kupię ją. Ale nie dlatego, że... Bo to jest nowość w ogóle. Tylko po pierwsze, jest wsteczna kompatybilność. Ja mam ogromną ilość gier. Mam zamiar też sobie kupić jakieś na, nie wiem, okazjach na Allegro gry z czwórki, które mi ruszą na piątce. I chcę w nie po prostu zagrać. Do tego, no niestety, zmiana oprogramowania, nowe centrum multimedialne i tak dalej, czyli te wszystkie Netflixy i Tetrixy i tak dalej, bardzo chętnie przytulę. Czy kupię zaraz na premierę? Nie wiem. Może. Może tak, może nie. Nie wiem. Zobaczę. Zobaczę, jak będzie się sytuacja normowała z cenami. Ale na pewno kupię tą wersję z napędem dysków. Bo po prostu, od tak, bo płyt też mam trochę, także to jest dobre. Nie, digitalizacja jest całkiem spoko, ale jednak wolę te płyty, nie? Wiecie, co chodzi. Czy sprzedam PS4? Jest taka szansa. Także to by było na tyle. No, wydaje mi się, że Sony poszło w dobrą stronę. Chodzi o kompatybilność wsteczną przede wszystkim, bo oni sobie całą grono klientów, którzy mieli PS4 w tym momencie, kupili już i mają tych klientów dalej. Ludzie wydali ogromne ilości pieniędzy na gry na PS4. Teraz sobie po prostu zmienią platformę. Będą mogli grać w stare tytuły. Studio nie będzie ponosić kosztów remasteredów. Może stracić na zarobku, ale wrzuci następne części. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się... Dla mnie bardzo dobre posunięcie i naprawdę szanuję Sony za kompatybilność wsteczną. I tyle. Wiem, Xbox też to ma, tak, ale jest jedna sprawa. Nie ma takich gier przede wszystkim. Nie ma takich gier jak PlayStation. Przynajmniej jeszcze nie ma. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dobra, ja was będę na dużo, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do następnych filmów i co? No i czekamy. Czekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie na kotka siedzącego. I czy będziecie w stanie pokochać znowu tą konsolę tak wcześniej swojego kota, który siedzi i patrzy na was. I co? I na pewno będzie broił w waszym życiu. Dobra, tyle. Już się nagadałem. Dziękuję wam. I polecam sobie zapoznać się i przemyśleć. Tak jak powtórzyłem. Dla mnie konsola, nieważne co jest w środku, dla mnie konsola ma być na półce i ma po prostu przez następne 5 lat odtwarzać wszystkie nowości, jakie wyjdą na rynku na daną platformę lub wszystkie inne, jakie wyjdą na rynku na wszystkie platformy. Tyle w temacie. To jest konsola. To ma być urządzenie multimedialne? Jest. Kompatybilność wsteczna? Jest. I ma na tym wszystko działać. Tyle. Nie interesuje mnie, co jest w środku. Ma być dobrze. To jest konsola. Dobra, dziękuję wam i do widzenia.